Cześć Wam, ale się porobiło. Generalnie dziękuję bardzo wszystkim za y, odzew. Jak zacząłem pierwsze 70 komentarzy, to mówię, nie wyrobię, żeby wszystkim tak odpisać indywidualnie, y, ponieważ y, każdy jest w zasadzie różny. Ale o co chodzi, do czego? Do czego zmierzam i co przez ten komunikat chciałem? Mm, o co chciałem prosić? Tak naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć, bo ja to robię od 8 lat i z różnym skutkiem. Bardzo dużo sukcesów zostało osiągniętych z udziałem dziesiątek tysięcy ludzi. No i wczoraj na Facebooku. Udostępniłem taką prośbę, taką informację, że szukam osób z grona wędkarzy albo takich znanych osób, może piosenkarzy, no, wymieniłem kilka takich grup, które by się faktycznie zainteresowały działaniami skierowanymi na ochronę środowiska oraz no, głównie środowiska wodnego, chociaż środowisko wodne żyje w ekosystemie całym z innymi środowiskami, więc to nie jest takie wyodrębnione. To no nazwałem to pomocą do ryb. No i odezwało się bardzo, bardzo dużo, osób, osób które widzę, że są często i nie wiem, widzą te, te działania, widzą te komunikaty na Facebooku. Oglądają filmy na YouTubie. Nierzadko biorą udział we wszystkich akcjach, ale są też osoby nowe. Wywołane przez e, znajomych, przyjaciół czy fanów ratuj ryby. No i z jednej strony niesamowicie mnie to ucieszyło. E, z drugiej strony mówię, patrzę na, ty, na tą ilość komentarzy i, 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 i mówię, no nie jestem w stanie teraz tak szybko odpowiedzieć każdemu. Dlatego pomyślałem sobie, wezmę dziczka standardowo do lasu i tutaj coś nagram, żeby wyjaśnić, o co tak naprawdę mi nie chodziło. Ponieważ e, Ostatni okres nie jest najlepszym okresem. Fundacja po działaniach tegorocznych została nazwę to, w taki delikatny sposób wikiwana na kilkadziesiąt tysięcy. Głównie przy akcji sprzątania brzegu Warty. Ktoś miał zorganizować jakąś dużą usługę, na, na przykład tysiąc posiłków, nie zrealizował jej, wziął pieniądze. Drugi z wędkarzy poznańskich. Zaoferował, że nagra film, wziął pieniądze, nie, nie, nie rozliczył się z tych, z tych środków. No suma summarum, bardzo dużo e, mnie to kosztowało pożyczek, różnych innych działań, oddanie całej sumy za, za wolontariusza roku, czy za inicjatory, za nagrodę, którą też Wam serdecznie dziękuję, bo to w zasadzie Wasza nagroda to Wy się stawiacie w tych akcjach. To nie wystarczyło, więc poprosiłem apelem o pomoc osób, które by mi pomogły załatać te, te braki środków, które no, ciążą na mojej głowie generalnie, a ja mam niestety ograniczone zasoby. Nie udała się ta zbiórka. Też tam zbierałem na adwokata w firmie, która posądziła mnie do sądu za to, że wykorzystywała. I do dzisiaj wykorzystuję logo Fundacji bez uzgodnień. No, uzbierało się z tych 25 tysięcy potrzeb, 1000 zł, gdzie mogłem faktycznie część środków związanych z kosztami adwokackimi pierwszej rozprawy pokryć. Opuściłem to, zrezygnowałem z tej zbiórki. Trochę mnie to kosztuje, te prośby, i, i, i to nie jest wcale dla mnie łatwe. Mówię Dobra, zobaczymy, może gdzieś w międzyczasie jeszcze sobie w jakiś sposób poradzę, żeby, żeby to załatać. No ale to jest mój problem generalnie. Bardziej się skupiam na, na środkach związanych na konkretne akcje. I zaraz po wyjeździe do Słupska, do okręgu, który od kilkunastu lat stara się doprowadzić łososia dzikiego do rzeki Słupi z dużymi skutkami, z dużymi skutkami, bo te ryby powracają, zobaczcie na filmie, metrowe łososie wchodzą do rzeki, natomiast nie są w stanie wytrzeć się w tym substracie, który tam jest, bo tam są cegły. Więc pomyślałem sobie, widząc tę całą sytuację, widząc te starania, znając dokładnie również praktyki, no z takich Danii, gdzie też kilkadziesiąt kilometrów rzeki jest zablokowane, które z morza wchodzi do państwa zablokowane jest tamą dużą zaporą i dalej już ta ryba nie przejdzie, ale jest, utworzyło się stowarzyszenie, ludzie się zebrali, zaczęli przez kilkanaście lat wsadzać tam po kilka wywrotek co roku żwiru, utworzyli tego około, żeby się nie pomylił, tam Wojtek o tym wspomina na przez serię z trocią, bodajże 30 hektarów dzikich tarlisk, rozszerzyli tę rzekę w ten sposób, bo ona się oczywiście wylała. No i w tej chwili w Wpływa tam. Y, tysiące łososi. Tysiące łososi. Jest to najlepsza rzeka w, nie tylko w kraju, ale, ale jedna z najlepszych rzek w okolicy. I pomyślałem sobie, że, że no nie można przejść koło tego obojętnie, i mówię: Wojtek, pomógł, spróbuję ci pomóc, no, poapelujemy, poapelujemy. Na pewno się znajdzie, znajdą ludzie, którzy. Którzy no, po, po tej złotówce, po, po 10 złotych, no, 10 tysięcy to nie jest jakaś suma przy zasięgu już w tej chwili miliona odbiorców. No niestety też ta zbiórka tak, tak, tak nie do końca dobrze idzie. Kolejną dosyć poważną, najpoważniejszą chyba kością do zgryzienia dla mnie finansową jest organizacja Sprzątania brzegów Warte w Poznaniu. Ludzie przez 7 lat, zaraz po katastrofie związanej z zatruciem tej rzeki, utworzyliśmy szereg działań w takim dużym, dosyć programie rewitalizacji rzeki Warty. Żeby, ją, żeby coś zrobić, to co możemy zrobić, czyli sprzątać, budować gniazda, no, czasami wpływać może na decyzję okręgu czy, 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 czy kół, żeby też zwrócili na coś uwagę, albo pomogli, albo przystąpili i tak dalej. to się akurat najmniej udaje tutaj w Poznaniu. Ale nieistotne, no przez te siedem akcji dziesiątki tysięcy osób, no nie pomylę się, te dziesiątki tysięcy osób posprzątało 500 ton zanieczyszczeń na całej długości rzeki, od Częstochowy do Kostrzyna. Eee, nie będę już wymieniał innych akcji i tak dalej, też nie będę mówił o tym, że że próbowałem kalką przenieść to na Odrę. Niestety nie ma nikogo zainteresowanego, który by chciał posprzątać, że to nie ma sensu, że to PZW przecież w ogóle i tak dalej. Ludzie. Ja uważam jedną podstawową rzecz: że nie ma człowieka, który stryknie w palec i, i uratuje świat. Nie ma takiej instytucji nawet, która, czy kogokolwiek, którego moglibyśmy wskazać. To naprawi sytuację w naszych wodach. Ja tak uważam przynajmniej. Uważam dalej, że to od nas będzie zależało, jak one wyglądają. Naprawdę. Mnóstwo jest. To społeczeństwo wędkarskie jest potężne po prostu. Jedno z największych społeczeństw w Polsce z takiej organizacji. Bardzo, bardzo dużo jest osób, pewnie z ponad milion, które się interesują jakby samym wędkarstwem. A jeszcze biorąc pod uwagę osoby, które korzystają typu kamperowicze, albo w ogóle no, miłośnicy przyrody, natury, spędzenia czasu w takich okolicznościach, w jakich ja tutaj na przykład jestem. I może to jest mój błąd, może ja sobie wymyśliłem jakieś, jakieś, jakąś potrzebę z tyłka, że tak się wyrażę brzydko. Mm. Ale ja uważam, że od nas wszystkich jeżeli część chociaż osób zareagowałaby albo propagowałaby wiedzę dotyczącą życia ryb, dotyczącą biologii w ogóle ryb, dotyczącą całej sytuacji, którą mniej więcej znamy, ale generalnie moim zdaniem my ją przykładamy w taki sposób, żeby narzekać nad nią. A moim takim celem, skromnym i skromnym, jest to, żeby żeby zastanowić się, co my możemy zrobić dla tych ryb. Każdy z nas, nie do końca, w, nawet wchodząc w jakąś organizację, czy pomagając i tak dalej, ale każdy z nas nad wodą, każdy z nas zwracający uwagę drugiemu wędkarzowi i tak dalej, nie zrozumiałem jest dla mnie fakt, że, że tyle mamy od tych ryb, tak się cieszymy tymi łowionymi rybami i tak dalej, i to jest y, takie no, Niosąca się, że tak się wyrażę. A działania skierowane na, dla ryb, albo chęć w ogóle yy, uczynienia czegoś naprawdę no, w niedużej nie skali, ale masa robi jakby tą skalę, jest tak, jest, jest tak mało. I gdzieś tak z desperackiego takiego yy, takiej okoliczności pomyślałem sobie, że skoro no, nie udało się zebrać na te koszty, Fundacji, która. No żeby się też zrozumieli sytuację. E, ja działam sam. E, mam jednoosobową fundację, która jest wykorzystywana głównie do tego, żeby podnieść jakiś wniosek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub inny. No przeważnie z, przeważnie z Wojewódzkiego Funduszu umiem pisać się nauczyłem i gdzieś tam. Wojewódzki fundusz już zna te działania, więc wie, że to będzie do, że to będą dobrze zrobione. Działania i tak dalej, i faktycznie też trzymają tam kciuki. Ale, żeby podnieść taki wniosek, to fundacja musi mieć środki własne, bo nie dostanie finansowania na 100%, czasami na 40%, czasami na 60%. Więc moim zadaniem jest zebrać środki na ten wkład własny oraz zebrać środki na organizację całego przedsięwzięcia, żeby to wykonać. W funduszach nie ma takich możliwości, po prostu. No i to, żeby była jakby taka jasność, bo nie każdy wie, jak, jak w ogóle funkcjonuje jakby fundacja. Nie ma nikogo zatrudnionego w niej, nie ma żadnych biur, nie, 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 nie nalewam sobie paliwa ze środków fundacji i tak dalej, bo fundacja nie ma samochodu. <laughs> Wszystkie rzeczy, do, które mi się udało w całym swoim życiu jakby nabyć, zapracować, czyli tam tą łódkę, czy samochód i tak dalej, ja to wkładam jako ze swoich prywatnych yy, środków. Więc co do zasady, bo nie każdy to rozumie. No ale wracając do sedna, utworzyłem tę zbiórkę, ten, ten apel, żeby, żeby zobaczyć, czy są osoby, które włączą się do tych apeli, które będą udostępniały, które zaproszą na swoich fanów, swoich miłosików i tak dalej, swoim zdaniem zwrócą uwagę też na... na mm, no nie chcę używać słowa problem, ale no, problem wynikającego z tego, że mamy ponad 90% wód, jeżeli chodzi o rzeki, jako klasyfikowane jako ściek. Nie można nawet ten pól podlewać, a my to pijemy. Nie można sam ten ryb oczywiście jeść, a my to jemy. I tak dalej, i tak dalej. Żeby skoro przypuśćmy, jest ta zbiórka utworzona na żwir, albo jest potrzeba, żeby na taką akcję sprzątania brzegów warty, która właśnie wracając, najwięcej na mnie ciąży, bo ona się na tyle rozwinęła w samym poznaniu, że żeby zabezpieczyć ludzi w kamizelki, w posiłek, w około 600 do 1000 litrów paliwa. Dla motorówek, które 20 km pływają, żeby odebrać ludzi i śmieci i tak dalej, i tak dalej. Potrzebnych jest około 40-50 tysięcy złotych naprawdę, to są duże pieniądze. Niestety nie było takiej już szansy przez te 7 lat, a się proszę cały czas, żeby na przykład miasto Poznań mogło partycypować w tych kosztach. Owszem, miasto Poznań pomaga, bo odbiera śmieci. Tak to bym musiał jeszcze 15 albo 20 tysięcy uzbierać dodatkowych pieniędzy, żeby te śmieci zostały zabrane. Ale jednym słowem, z jednej strony się cieszę, że te akcje się tak rozwijają i tak dalej, tak dalej, ale z drugiej strony one mnie na tyle już obciążają, że ja nie wyrabiam. I dlatego napisałem taką prośbę, żeby dotrzeć do osób, które na przykład to czują. Widzą te niektóre materiały, te filmy, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego jakby nawet wytłumaczyć czy się pochwalić tymi działaniami, które są organizowane przez uczestników tych akcji. Jest ich 800 już na liczniku, więc bardzo dużo. Ale ja nie wyrabiam po prostu. I pomyślałem sobie, że poprzez taką informację zgłosi się ktoś, kto komuś jednak zapali ta lampka, że no faktycznie. No, Korzystamy z tego na morgi przysłowiowe, a niekoniecznie coś od siebie dajemy. Ja już czytałem komentarze dotyczące, a niech to piep bez dwóch, za składki naszej itd., dalej, Kurczę, nie chcę takiej merytoryki na tym kanale, słuchajcie. Ja to mogę porównać do, zwykłego ZUS-u. No to ja rozumiem, że też płacę ZUS i nic innego, tylko świetlaną przyszłość Jego staruszka będę miał przed sobą. No, czy tak jest faktycznie? Nie. Ale, ale ja też nie zbieram dla siebie. Ja zbieram na działania, które są niezbędne, żeby cokolwiek od nas wpłynęło do środowiska wodnego albo sprawiło, że będzie więcej po prostu tych ryb. Poprzez budowę siedlisk, poprzez sprzątanie. Ktoś powie: Bzdura, sprzątanie i tak dalej. No nie bzdura. 500 ton to nie jest bzdura. To są codziennie sączące się toksyczne substancje do wody, którą mamy jedyną na świecie nie ma drugiej wody, jest cały czas ta sama. Mam nadzieję, że to rozumiecie i dlatego pozwoliłem sobie na, na taki apel, ciesząc się niesamowicie z reakcji, ale wstępnie bardzo bardziej mi zależało na tym, żeby. Żeby może ktoś to zweryfikował, co tu się dzieje na tym kanale, bo dużo się dzieje i żeby ewentualnie przede wszystkim na samym początku udostępnił te apele, które czuję. Można oczywiście o cokolwiek spytać mnie, można poprosić o sprawozdania finansowe, można poprosić o, o różne księgowe rzeczy i tak dalej, żeby zweryfikować, czy nie ma jakiegoś tam, nie wiem, fejka, czy nie fejka. No jest tego mnóstwo niestety. Sam w tym roku się spotkałem z takimi rzeczami, które obciążyły, no właśnie no, znaczy no de facto mnie, bo, bo jak fundację, to mnie, bo ja jestem fundatorem, czyli muszę zorganizować jeszcze raz te środki, żeby wpłacić. No jeżeli ktoś oszukał fundację, więc to, 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 to nie są łatwe sprawy dla mnie. A w tej chwili zwracając się do czy funduszy, czy firm, czy, 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 czy kogokolwiek, kto na przykład na Patronite pomaga, wpłacając te 7 złotych, ja, żeby utrzymać te akcje, które od 8 lat są organizowane, z tych cyklicznych akcji, no muszę nie bagatela około 400 tysięcy złotych w roku zorganizować, żeby móc przeprowadzić to, co dotychczas. Jest już z stałymi tematami w różnych okresach wprowadzane, czy do rzeki Warty, czy, czy do edukacji dzieciaków, czy, czy do zarybień, czy do teraz akurat budowania jakby tych gniazd. Są w tej chwili dwie zbiórki. Pomijam już tą, że, że już zakończyłem ją, jakby jeżeli ktoś chce, to może wpłacić na konto fundacji, na cele statutowe środki, żeby mi pomóc. Przepraszam. Żeby mi pomóc w załataniu tej dziury, ale głównie mi zależy na, na czymś, co jest generalnie, totalnie poza mną, tylko skierowane jest na potrzeby dotyczące ryb, czyli ten żwir, gdzie. Ja się cieszę, bo to i tak jest dla mnie dużo, że bodajże 80 osób w tej chwili zareagowało na ten ponad milion odbiorców. Dużo, 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 bo mam mnóstwo zbiórek, które, które miały podobny zasięg i było dużo, dużo mniej osób, które zareagowały. Na konto fundacji około dwóch, może trzech tysięcy rocznie wpływa ze środków, z których bym mógł ewentualnie skorzystać albo... Albo za te środki na przykład kupić od razu takie żwir. No nie mam ich po prostu, dlatego, dlatego utworzyłem osobną zbiórkę Naratujemy zwierzaki. Ale ten żwir na przykład, jest ta, to jest, żeby się wiedzieli jaka jest sytuacja. Też żwir to jest taki początek, początek wszystkiego, co, co może doprowadzić do tego, żeby Supia była najlepszą rzeką łososiową i tarciową w Polsce. Dzikich, totalnie ryb. Naprawdę. Bo. Jeśli my się zainteresujemy takim czymś i miasto, służby, nie wiem, szumnie nazwę, państwo, ktokolwiek, kto będzie decyzyjny, zobaczy jakie jest zainteresowanie. Zobaczy, że ludzie chcą jednak powrotu tych rzek i chcą, żeby one w ogóle funkcjonowały cały czas, a nie ograniczały się do momentu, w którym po prostu o nich zapomnimy w którymś momencie albo będą u nas pływały przysłowiowe pangi, z których nie będziemy mogli korzystać i na pewno nie karmić dzieci. Tak jak hodowlany łososiem, który jest generalnie numer jeden w statystykach, które prowadzę w szkole. Jest szansa, są tam zaangażowani ludzie, cały okręg jest zaangażowany. Obok jest mnóstwo ludzi, działaczy takich, którzy się w ogóle nie pokazują, a załatwiają mnóstwo papierów, przepisów, pozwoleń. Środki własne z firm własnych wsadzają tam. Że, bo, bo wierzą po prostu, że jak się pojawią te łososie i będzie ich taka duża ilość, to y, miasto czy jakikolwiek, jakakolwiek instytucja y, będzie brała pod uwagę realne, y, y, realne nie chcę powiedzieć zniszczenie, ale udrożnienie rzeki. Zniszczenie tego jazu czy, 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 czy no, odgrodzenie, żeby jeszcze więcej... Żeby te ryby po prostu mogły wędrować. Kuczę głupio mi o tym mówić, bo ja apeluję już od, od trochę lat. Hmm, to jest najgorsza część, jaką można sobie wyobrazić, żeby po prostu prosić o pomoc i prosić o środki. <laughs> Spróbuję do każdego z Was osobno napisać, spróbuję też do każdego z Was, może wysłać ten film właśnie, żeby, też, żeby się też zrozumieli co, co jest jakby dookoła tego wszystkiego i jakie miałem intencje. Oczywiście jestem otwarty na jakiekolwiek pomysły. Do kwietnia mam już ich jakby tyle i staram się zebrać środki, żeby zrealizować to co, to, co jest zaplanowane. Głównie właśnie to sprzątanie brzegu warty oraz zbiórkę na żwir. Bo jeżeli będziemy mieli środki, to trzeba natychmiast uruchomić wszystkie papiery i pozwolenia i, i, i wiedzieć, że to się może odbyć, że tego chcemy i kierować dalej mnóstwo działań związanych z tym, żeby to się w ogóle wydarzyło. Inną rzeczą będzie w ogóle, żeby, żeby ten zwir, żwir usypać tam, bo 100 ton to nie jest tak, że przyjedzie ktoś, wykipruje i już po sprawie. No, być może będą potrzebne jakieś wysienniki, na pewno mnóstwo narzędzi ludzi, przede wszystkim bardzo dużo, którzy usypią, rozprowadzą w profesjonalny sposób, pod nadzorem ich dialogów, to, to, to miejsce. No ale pytanie, czy my tego chcemy po prostu? Czy my raczej będziemy żądać od każdego dookoła, żeby to za nas zrobił? Czy Pokażemy, nawet w tych kołach czy okręgach, które są otwarte na tego typu pomoc, że można współpracować w jednym celu, żeby, żebyśmy się cieszyli z tego, że u nas pływają ryby. Nie tylko z tego, że je w tej chwili wyciągamy. Chciałbym, żeby się podniosła ta świadomość. Chciałbym, żeby ludzie, którzy się na co dzień cieszą z tych ryb, ludzie, którzy zarabiają na rybach, Chociaż ten 1%, nie mówię tutaj o takich stricte wymiaru finansowego, ale jakichś działań, czasu, yy, udostępniania, zwrócenia uwagi na problem, na to, że każdy z nas może cokolwiek zrobić jakby dla tych ryb, to żeby po prostu to czynili. No, może się za bardzo fiksuje, ale jak ktoś mi też napisał w komentarzu, że. Że też nie rozumie tego i, i patrzy na, na Norwegię, patrzy na Niemcy, że tam jest tych ryb i tak dalej, i, i, i co, i nie rozumie, jak to działa. Ja uważam, że to działa w ten sposób, że po prostu ludzka świadomość jest. To pewno, że jest weryfikacja, że że, 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 jest, że są służby szybko nad wodą i tak dalej, że, że jest ta kontrola, ale dużo i najwięcej pochodzi od ludzi. Norweg y, nie wyrzuci niedopałka y, za łódkę czy, czy na brzeg, y, jak będzie łowił ryby. Nie. Nie będzie łowił ich w okresach ochronnych. Nawet jak się ten okres przedłuży ochronny, to nie wystartuje 1 czerwca i nie będzie łowił sandlaczy, bo będzie wiedział, że to jest łatwy łup, bo jest na gniazdach, bo był przymrozek i tak dalej. To jest ta różnica. Nie zależy na tym, żebyśmy zrozumieli, jak te ryby żyją. I. I dostosowali swoje potrzeby do, do ich funkcjonowania po prostu, albo do warunków, które mają, albo poprawili te warunki. Może to jest zbyt szczytny cel i marzenie, ale ja uważam nadal, że nikt za nas tego nie zrobi na serio. Nikt za nas tego nie zrobi. I stąd ten apel, bo myślałem, że ja się zwracałem do bardzo dużo, do wielu osób, bardzo, bardzo, bardzo wielu osób, setek osób z tego środowiska różnego, czy piosenkarzy, czy, czy wędkarzy z najwyższej półki i tak dalej, Już nie będę wymieniał nazwisk, bo to niegrzeczne i nie o to chodzi. Natomiast yy, nikt nie jest zainteresowany, albo zainteresowany jest za bardzo duże pieniądze. No, z jednej strony mamy sytuację, że są niestety te pseudoorganizacje, które wykorzystują albo swój zasięg, albo międzynarodowy szyld i ściągają środki na na to, żeby funkcjonować, albo opłacić biura. A z drugiej strony są małe podmioty, czy, czy organizacje, czy stowarzyszenia, czy szkółki w czy ktokolwiek, gdzie się zadziewa i nie może się zadziać więcej, bo bo oni sami są Również się nie są w stanie wyrobić. O to mi chodziło jakby w tym apelu: żeby zobaczyć na filmy, zobaczyć na te działania, zaznajomić się z wiedzą dotyczącą badań. Są, są super filmy o badaniu, w jaki sposób powinno się badać wodę i tak dalej, dla jakichkolwiek użytkowników, żeby, żebyśmy tą wiedzę mieli. Wiedzą o mikroorganizmach, bez których nie istnieje życie w ogóle w wodzie. My możemy mieć mnóstwo marzeń i tak dalej, zbiorniki komercyjne zakładać, a to się nie uda bez pojęcia biologii. Jest kilka materiałów. Chciałbym też nagrać wszystkie gatunki ryb, które są wycierane w Polsce, żeby o każdym gatunku dokładnie i szczegółowo powiedzieć, na jakiej zasadzie funkcjonuje, na jakiej zasadzie żyje. Co potrzebuje, żeby, żeby, żeby dalej funkcjonować, i co no właśnie no my możemy dać tym rybom. Nie chcę przedłużać, chociaż ja się lubię rozgadywać, bo mógłbym tutaj mnóstwo przykładów podać i, 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 i zacząć rozmawiać o tej biologii o tych problemach, ale to nie o to chodzi. Ja dziękuję za, wasz, za Waszą reakcję. Tak jak powiedziałem, spróbuję się z każdym, jakby skontaktować. Nie jestem w stanie z każdym zrobić jakiegoś projektu, bo mówię, to są dwie ręce i przez nie musi wszystko przejść, żeby w ogóle coś się zadziało i mam ograniczone właśnie możliwości, zwłaszcza, że 80% mojego czasu po 14 godzin dziennie poświęcam na to, żeby głównie znaleźć po prostu środki, a, a potem jakby działać, żeby wykorzystać to, że się je ma i można coś fakty faktycznie zrobić. Zapraszam na sprzątanie, słuchajcie, brzegu Warty, zgłoście jakiekolwiek inne wody wokół Was, które są, dołączcie do tej akcji, zmierzmy skalę, z jaką traktujemy środowisko. W zeszłym roku y, uczestnicy zebrali 130 bodajże ton z Warty z 14 rzeki, kilku zbiorników, dosłownie tam dwóch czy trzech. To nie kosztuje wiele. To jest pół dnia. Każdy jest zadowolony po takiej akcji. Uwierzcie mi, każdy, kto był, wie jaki fan jest, no właśnie ze zbierania tych nawet niedopałków, czy petów, czy tych, tych, tych opakowań wędkarskich. I wtedy się rodzi coś, co, 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 co daje jednak obraz tej świadomości i wiedza, że nikt za nas tego nie zrobi. Jakbyśmy odpuścili sprzątanie brzegu Warty, nadal by leżało te 500 ton nad tymi brzegami. Tak uważam, więc yy, będę się chciał z każdym skontaktować. Yy, udostępniajcie, jeżeli możecie, tą zbiórkę na nasz na wir. Jeżeli macie jakiegoś kolegę wędkarza, który ma duże zasięgi, porozmawiajcie z nim. No, yy, ja zbanowany jestem za każdym razem, więc więc mimo tego, że znam osobiście te osoby, yy, nie do końca to rozumiem. No, Mogę rozumieć, ale, no, 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 ale nie chcę w ten sposób tego pojmować. I zróbmy coś, jeżeli chcemy generalnie dla faktycznie środowiska wodnego, dla ryb, dla nas. Bo to jest dla nas i dla naszych dzieciaków. To jest takie gadanie szumne i tak dalej. Ale ja jestem nad wodą od 40 lat i widzę te różnice, yy, kiedy byłem nad wartą. Gdzie na 100 metrach widziałem więcej drapieżników niż na, w tej chwili na 10 kilometrach. Ale warta poprawiła się niesamowicie. Te 400 działań skutkowało, no sami powiedzcie, jeżeli są tutaj wędkarze, którzy korzystają z rzeki Warty i są w okolicach i tak dalej, to może Wy się wypowiecie na, wy na ten temat, bo ja dostałem dziesiątki, no setkę nie, ale blisko. Mnóstwo zdjęć wędkarzy, którzy wcześniej łowili dwa sandacze na rok, a teraz potrafią złowić 20 dziennie. Szanują oczywiście te ryby, wypuszczają i tak dalej, tak dalej. Nie, nie, nie grabieżą sumy powyżej dwóch metrów w tym roku. szupaki ponad metrowe w tym roku. Ta warta się naprawdę odrodziła. Wystarczyło też ten port, te gniazda, które są tam budowane. Ten wylęk w końcu zasilił. Tą rzekę, gdzie miały spokój w tym okresie, w którym nie były wyciągane po 200 sandaczy z gniazd. Bo Staśkiewicz pokazał, gdzie gniazda, więc my ruszamy i uwaławiamy 200 sandaczy. 200 sandaczy razy około pół miliona ziaren. Ikry, obliczcie sobie, ile ryb straconych zostało, nawet jak ten sandacz został wypuszczony po gametach. Tego nie wiemy. Tak mi się wydaje przynajmniej, chyba, że wiemy. A a nie chcemy tego wiedzieć, albo nie chcemy reagować. Albo patrzymy tylko i wyłącznie na to, żeby brać, a niekoniecznie nauczono nas, żeby coś faktycznie od siebie dawać. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za reakcję. Powtarzam, z każdym będę chciał się skontaktować. Wito dziękuję. Nie spodziewałem się, że, że jakiś utwór będzie możliwy do zagrania rybi i tak dalej. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, to też jest praca i zaangażowanie, ja nie potrafię składać w ogóle y, tak tekstów i, 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 i tak dalej, i tak dalej, także to jest kolejne działanie, kolejna praca, kolejny czas poświęcony, ale będę się starał w miarę możliwości z tego, co można natychmiast podnieść, realizować z kimkolwiek, jeżeli macie u siebie jakieś jeziora, zbiorniki, cokolwiek, jakiś pomysł, y, który... Mm, może się zadziać, bo jest ktoś na miejscu, który może się tym pomysłem zaopiekować i dalej go kontynuować i wdrażać to działanie. To śmiało, konkretnie, jakby pisać, gdziekolwiek byłbym w okolicy, przypuśćmy, czy też skontaktował się zdalnie, możemy coś faktycznie wspólnego wymyśleć. Będzie duża fajna rzecz, moim zdaniem, skierowana dla wędkarzy dotyczący sumiarzy. I to jest też fajne, bo zobaczymy, jeżeli będzie frekwencja i będzie zainteresowanie. No i niestety no trzeba będzie zebrać na te 10 nadajników, albo 20, jeżeli ktoś chce, zrobić zawody takie wędkarskie, podczas których będzie się łowiło sumy, także super gratka dla sumiarzy, które to sumy zaczipujemy w dwóch, dwojako, że tak się wyrażę przetrzymamy sumy od razu złowione, będą wypuszczane i będzie założony im nadajnik oraz sumy druga część sumów będzie przetrzymanych do następnego dnia i wtedy wypuszczonych z nadajnikiem, żeby sprawdzić na przykład przeżywalność tych dwóch grup i dać informację taką stuprocentową, co się dzieje na przykład z tą rybą. Ale dalej będzie się mnóstwo ciekawych rzeczy działo, bo ten sumiarz czy osoba adoptująca takiego suma, czy ten nadajnik, będzie mogła sobie nazwać imieniem tego suma i ta osoba będzie miała informację, gdzie ten sum przebywa i na przykład jeżeli będzie chciała go złowić jeszcze raz albo wybrać się za parę tygodni czy miesięcy nad wartę, to będzie mogła mieć informację, słuchaj, Krystian jest tutaj. Dobrze, żebyś go złowił, zobaczymy, jaki ma przyrost, zobaczymy, jak się czuje, i tak dalej, i tak dalej. A w międzyczasie możemy przeprowadzić szereg badań dotyczących, gdzie pływa ten sum, gdzie one przebywają, czy się trzymają cały czas z jednego miejsca, jakie kilometry pokonują, żeby za pokarmem, i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest, jaka jest tendencja ich wędrówek w zależności od poziomu wody, czy też właśnie tego kryzysu wodnego, który mamy? Mnóstwo informacji. Mnóstwo ciekawych informacji, tak jak ze siotrami to z z zrobiliśmy, zobaczcie, ale no, powtarzam, sytuacja ze siotrami też daje mi, już dziczku, już, już, już idziemy, daje mi y, informacje tego typu, że międzynarodowy projekt naukowy ratowania najstarszego gatunku na świecie, dwa lata zbiórek skutkowało tym, że nie uzbierało się na te nadaniki i osoba dosłownie prywatna, dziki, wielki, przyszedł. I położył środki, żebym mógł zamówić w ostatecznym momencie nadajniki dla realizacji międzynarodowego projektu. Czy tak faktycznie ma być w Polsce naszej? Mega dzięki. Mega dzięki. Ale piękne. Gdzie jest piękna? Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.